przychodząc tutaj chcę przede wszystkim pomóc zespołowi, ale też przypomnieć się, że jest taki zawodnik jak ja. No i staćmy jeszcze na dobrą grę. To jak to się stało, że trafiłeś do Olimpiady? No, skończył mi się kontrakt z Krasnym Gliwice i no, ani działacze, ani trener nie byli zainteresowani moją dalszą grą w Gliwicach, także ja już też się tam wcześniej wypowiadałem, że na pewno jeżeli trener Brąz zostanie, to ja również nie chciałbym zostać w Gliwicach, także no, szukałem klubu. Zadzwonił do mnie Sławek Szary, że byłby temat właśnie Olimpii Elbląg, czy bym się zgodził. Nie ukrywam, że miałem również inne tam propozycje, ale były mniej konkretne niż ta z Elbląga. W swojej karierze nie miałeś okazji grać tak blisko morza, jak Ci się nie spodoba? No nie miałem okazji, bardzo fajnie. Właśnie wczoraj byliśmy również z rodziną na Wstegnej, także nad morzem bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Myślę, że rynek, no pomału jeszcze nie miałem czasu tego wszystkiego pozwiedzać, ale pomału tak zaczynam to sobie tak rozglądać się i naprawdę jest fajny klimat. Zobaczymy, oby wyniki będą, to jest najważniejsze, bo klimat klimatem, ale jednak przyszedłem tutaj grać w piłkę, a nie na to, żeby zwiedzać tutaj miasto czy okolice. Potrafiący kreować grę i uważam, że jeszcze może wiele pokazać, wiele nauczyć młodych zawodników i przede wszystkim pomóc Olimpii tutaj, bo to jest sprowadzone, żeby tu jeszcze swoimi umiejętnościami dopomóc w tym, abyśmy się utrzymali w lidze, a przede wszystkim, żeby Olimpia grała dobry, skuteczny futbol. Zawodnik, który ma wpływ na zespół i widzę, że rzeczywiście ta współpraca tu już powoli zaczyna się układać. Ja mam nadzieję jeszcze do tego, że Barmisz swoim takim podejściem profesjonalnym do zajęć, do tego wszystkiego, co robimy, on zarazi tutaj tych pozostałych, przede wszystkim młodzież, która no, trochę ma szczęścia, że może z takimi zawodnikami jak Szali, Szary czy Pacan może podglądać. No właśnie, jesteście zupełnie nową drużyną, z wieloma piłkarzami nie mieliście okazji wcześniej się znać. Jaka jest atmosfera w drużynie po tych pierwszych tygodniach? Ja tu jestem praktycznie niecałe dwa tygodnie i ja muszę stwierdzić, że atmosfera jest super. Naprawdę chłopcy są fantastyczni. Myślę, że przy takiej atmosferze wyniki przyjdą bardzo szybko. Także myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby po prostu no nie zaczęliśmy dobrze, ale myślę, że sukcesywnie będziemy wchodzić w sezon i grać zdecydowanie lepiej i przede wszystkim punktować. A jak Ci się współpracuje z trenerem Grzegorzem Wesołowskim? Powiem szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczony trenerem Wesołowskim, bo po ostatnim okresie no dużo z nami rozmawia przede wszystkim. To jest fajne, bo jesteśmy na takiej stopie, że wszystko można, o wszystkim możemy porozmawiać. My przedstawiamy trenerowi, co nas boli, jak my byśmy chcieli, żeby to wszystko wyglądało. Trener mówi, jak on by chciał, żeby to wyglądało, także no, wszystko jest na tej drodze właśnie, na drodze partnerskiej. Macie pierwszy mecz za sobą, Ty pierwszą ligę dość dobrze znasz, trochę sezonów spędziłeś w tej pierwszej lidze. Na co stać Olimpię, Twoim zdaniem, w tej klasie rozgrywkowej? No tu muszę sprostować, bo pierwszą ligę to mało znam, bo grałem raptem 2 lata, raz w Katowicach, jak spadliśmy i od razu awansowaliśmy, no i teraz ten rok w Piasie Gliwice, tak cały czas występowałem w Ekstraklasie, także... Ale przez ten ostatni rok dużo się nauczyłem, że praktycznie zawodnicy, którzy kiedyś grali w Ekstraklasie, przechodzą teraz do tej pierwszej ligi, bo jak widzimy, no jest bardzo dużo zawodników zagranicznych w tej Ekstraklasie i mimo woli no, ci zawodnicy, którzy z dużą przyszłością ekstraklasową, no, grają w tej pierwszej lidze, także poziom jest na pewno bardzo wysoki i myślę, że no, na dzień dzisiejszy nie chciałbym się tutaj wypowiadać, na ile nas będzie stać, na ile będzie stać Olimpię. Bo to myślę za wcześnie. Po pierwszym meczu może gra była lepsza pewnie niż wynik, ale tutaj za wrażenia fizyczne punktów się w tej lidze nie dostaje, także my musimy przede wszystkim stworzyć dobry kolektyw i zacząć punktować. Jak można przyprowadzać się do
Elbląga, czy rodzina na razie zostaje? Właśnie tak, rodzina na całe wakacje ze mną jest w Elblągu, właśnie zjechali do mnie tydzień temu. No a po wakacjach no dwójka dzieci, także no będą chodzili do szkoły w Katowicach, także no wracają do 1 września wracają do Katowic i, no i będę tutaj sam, także ale już mam obiecane, że odwiedzi mnie i brat i rodzice, także nudził się na pewno nie będę, tym bardziej, że no jest 20 spotkań do rozegrania, to przy tych kilometrach, które musimy zrobić na wyjazdy, to myślę, że nie będzie czasu na nic. A propos rodziny, no to twój wujek Jan Furtok na pewno będzie na najbliższym meczu z GKS Katowice. Komu będzie kibicował? Znaczy się, myślę, że GKS-owi Katowice zdecydowanie, bo myślę, że to jest klub, któremu oddał praktycznie całe życie i no, trochę byłoby to w sumie dziwne, gdyby kibicował mi jako jedynej osobie, tak? Także myślę, że tutaj zdecydowanie postawiłbym na to, że będzie całym sercem za Gieksą. A jaki będzie wynik? No wynik nie wiem. Ja tam nigdy przed meczem nie wyrokuję. Mam nadzieję, że będzie do przodu dla Olimpii. Rozegrałeś w Ekstraklasie 311 spotkań. Któreś ci najbardziej utkwiło w pamięci? Znaczy, na pewno utkwił mi debiut, który miałem w Ekstraklasie, bo to było, jak miałem 16, niecałe 17 lat, graliśmy z Rakowem Częstochowa. I będę to pamiętał praktycznie do końca życia, bo to była taka adrenalina, że trudno o tym zapomnieć. Pełne trybuny, bardzo dobrzy zawodnicy, a młody chłopak wchodzę przy 1-0, a wygraliśmy to spotkanie 2-1. Co prawda nie strzeliłem bramki, ale wspomnienia niesamowite, ale z tych najbliższych meczów, to tak jak mówię, cały czas będę pamiętał ten mecz w Gliwicach, który rozegraliśmy z Górnikiem Zabrze. Tak? Pierwszy mecz Gwiazda Gliwice, derby z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie, pierwszy raz w historii. 1-0 po mojej bramce, także myślę, że takie mecze się pamięta do końca życia. Myślę, że te dwa, wiadomo, było ich tam sporo, no to można by było coś ten, ale nie zagłębiam się tak głęboko w pamięć, także myślę, że te dwa były takie najbardziej pamiętliwe. Mhm. A właśnie, teraz grasz w pierwszej lidze, ale zobaczymy jeszcze Muszelka w Ekstraklasie? Ja bym bardzo chciał, tak? Ambicje mam spore, ale to jak mówię, tak wygląda jest tu wcześniej. Straciłem pół roku praktycznie gry w Gwiaździe Gliwice, tak nie było mnie w ogóle na boisku. Siedziałem na trybunach. Powody tego były różne, także myślę, że przychodząc tutaj chcę przede wszystkim pomóc zespołowi, ale też przypomnieć się, że jest taki zawodnik jak ja. No i staćmy jeszcze na dobrą grę.